Dlaczego młodzi ludzie tak szybko odchodzą? Popełniają samobójstwo, przecież się nie po to rodzą. Przez głupie problemy odbierają sobie życie. Jak z tym walczyć? Teraz streszę w krótkim bicie. Zamiast cię wieszać, lepiej pomóż się do Boga. On ci bardziej pomoże niż wizyta psychologa. Ilu ludzi już zginęło przez zawód miłosny? Może wiesz, to zdarzyło się niedawno, jakieś pół roku temu. Chłopak się załamał, lecz nikt nie wiedział czemu. Kiedy do niej przyszedł, to miał dla niej kwiata. Wkrótce go olała, nie widział nawet świata. Co mu powiedziała? Ukrywał w tajemnicy. Nazajutrz go znaleźli wiszącego w piwnicy. Jaki wniosek z tej krótkiej historii? Może wiesz? Nie popełniaj takich błędów. Miałem kuzyna, był za młody, by umierać. Był bardzo koleżeński, lubił każdego wspierać. Życie się potoczyło nie tak, jak je zaplanował. Co mu przeszkodziło? Oczywiście choroba. Miał przed sobą karierę, był dobrym hokeistą, doceniał przyjaciół i kochał lodowisko. Jaki wniosek z tej krótkiej historii? Może wiesz? Czerwcowego ranka zawitał do szkoły. Dowiedział się, że nie zda i poszedł na tory. Rozpędzony pociąg roztrzaskał go na części. Jak można tak zrobić, mi się w głowie nie mieści. Nie znałem chłopaka, ale słyszałem o nim wiele. Zawsze każdemu pomógł, był dobrym przyjacielem. Więc dotrze to do ciebie, że nie warto tak robić, może wiesz? Niektórzy szybko umierają.